Mateusz Mikulski, witam serdecznie widzów Kroniki Kozieńskiej i zapraszam na serwis sportowy. To wydanie zdominowała piłka nożna, ale będzie także tenis stołowy, siatkówka i lekkoatletyka. Rozpoczynamy od zmagań pierwszej drużyny Energii Kozienice. W spotkaniu z mszczonowianką imponującą formą strzelecką popisał się Daniel Ciupiński, który zdobył aż 4 bramki. Niestety wynik końcowy z pewnością zepsuł mu świętowanie. Rywalem piłkarza Energii w 20. kolejce 4. ligi była mszczonowianka Mszczonów. W sobotnie popołudnie na stadionie w Kozienicach gospodarze, którzy nie wygrali od 6 kolejek, podejmowali drużynę, która wiosną nie straciła ani punktów, ani nawet bramki. Było pewne, że o punkty Kozieńczanom będzie niezwykle trudno, ale jak się przełamywać, to najlepiej właśnie w takich meczach. Choć historia rywalizacji z mszczonowianką to tylko 2 wygrane i aż 9 porażek w 17 spotkaniach. Trener Grzegorz Seremak zdecydował się na 2 zmiany w wyjściowej jedenastce. Na ławce rezerwowych usiedli Dominik Sekuła i Dawid Luśtyk, a do składu wrócili Michał Lament i Andrzej Kalinka. Między słupkami stanął Paweł Różański. W obronie obok Lamenta zagrali Michał Wasilewski, Patryk Kendra i Łukasz Szary. W środku pomocy poza Kalinką także Marcel Grot i Mateusz Wójcik. Na bokach Eugeniusz Kołodziejczyk i Piotr Czerwiński, a w ataku Daniel Ciupiński. Kibice, którzy mimo dość nieprzyjemnej aury i słabych ostatnio wyników naszego zespołu, przyszli w sobotę na stadion, obejrzeli niezwykle ciekawe, pełne wzlotów i upadków i do końca trzymające w napięciu spotkanie. Ale po kolei. Rozpoczęło się źle dla gospodarzy, którzy bramkę stracili już w 9 minucie. Ignacy Ogłoziński dośrodkował idealnie na głowę Piotra Cudnego i mimo interwencji bramkarza piłka zatrzepotała w siatce. Stracony gol nie załamał gospodarzy, a ich odpowiedź była piorunująca. 10 minut później był już remis. Kołodziejczyk popędził prawym skrzydłem, złamał do środka i uderzył na bramkę. Daniel Leszczyński odbił piłkę wprost po nogi Ciupińskiego, a ten mimo kolejnej interwencji golkipera skierował ją do bramki. Kozieńczanie poszli za ciosem. W 25 minucie niemal kopię akcji, po której zdobyli pierwszą bramkę. Grot jeszcze raz posuła dalekie podanie do Kołodziejczyka. Skrzydłowy ponownie szuka uderzenia lewą nogą i jest faulowany przez Jakuba Sosnowskiego. Sędzia Kamil Chmielewski stał bardzo blisko i bez chwili zawahania wskazał na 11 metr. Rzut karny to jeszcze nie bramka. W tym sezonie nasi piłkarze udowadniali to zdecydowanie zbyt często. Zaledwie 1 na 6 prób była skuteczna. Tym razem do piłki podszedł Daniel Ciupiński. Uderzył po ziemi i w sam środek bramki, ale nie wyczuł go bramkarz i Energia prowadziła 2-1. Goście wydawali się lekko oszołomieni takim obrotem spraw, co nasi piłkarze skrzętnie wykorzystali. W 35 minucie na Sportowej było już 3-1, a bramka ponownie była udziałem świetnie czujących się w ofensywie Kołodziejczyka i Ciupińskiego. Kapitan Energii zagrał w tempo do szarego. Obrońca dokładnie dośrodkował w pole karne, a napastnik uderzeniem głową po raz trzeci pokonał bramkarza. 16 minut, tyle potrzebował Daniel Ciupiński, by skompletować w tym spotkaniu klasyczny hat-trick. 4 bramki i ze stanu 0-1 do 3-1 dla gospodarzy. Szybki i otwarty mecz. Bardzo dobra skuteczność Energii, ale na tym nie koniec. Bo jeszcze więcej emocji i dramaturgii przyniosły kolejne minuty tego meczu. Końcówka pierwszej i początek drugiej odsłony należały do piłkarzy Macieja Śliwowskiego. Mszczonowianka jeszcze przed przerwą odpowiedziała kontaktowym trafieniem. Uderzeniem z dystansu Pawła Różańskiego pokonał Sebastian Janik. A po zmianie stron już jedna z pierwszych okazji przyniosła gościom trzeciego gola. W 49 minucie nie popisali się ani Michał Lament, ani Paweł Różański. Mateusz Białek, który na boisko wszedł po przerwie, zdecydowanie zbyt łatwo ograł obrońcę, a przy niezbyt mocnym uderzeniu bramkarz nawet nie drgnął. Teraz to nasz zespół mógł czuć się trochę rozbity. Wróciły koszmary z jesiennego meczu z Pilicą, gdy Energia prowadziła u siebie także 3-1, a przegrała 3-5. Do powtórki było wprawdzie jeszcze daleko, ale zdecydowanie w lepszych nastrojach byli teraz goście. I to oni mogli dość szybko zdobyć kolejną bramkę. Po rzucie rożnym dla gospodarzy mszczonowianka wyszła z kontrą 2-1. I pewnie skończyłoby się 4. golem, gdyby Białek zagrał lżej i dokładniej do Cudnego. Tym razem Kozieńczanie mieli trochę szczęścia i szybko przestali także rozpamiętywać to, co wydarzyło się na początku drugiej połowy. Trzeba było jeszcze raz się zmobilizować i podjąć walkę. W kolejnych minutach spotkanie nadal było bardzo otwarte i dość szybkie, a ciężar gry przenosił się co chwila pod inną bramkę. Obu zespołom brakowało tylko uderzeń w światło bramki. W 73 minucie sędzia Chmielewski podyktował drugi rzut karny, ponownie dla gospodarzy. Zdaniem arbitra Michał Janik zahaczył w tej sytuacji o nogę Ciupińskiego.
Do piłki ustawionej na 11 metrze podszedł sam poszkodowany. Napastnik Energii ponownie uderzył w środek, tym razem mocno i po raz czwarty wpisał się na listę strzelców. To był wielki mecz Daniela Czupińskiego, który 3 dni wcześniej, 10 kwietnia, obchodził 36. urodziny. 4 bramki były doskonałym, choć nieco spóźnionym prezentem. Ale by mógł się z nich w pełni cieszyć, nasz zespół musiałby dowieść wygraną do ostatniego gwizdka sędziego. Niestety koledzy nie dostosowali się do świetnej dyspozycji napastnika. W ostatnich minutach Mszczonowianka nie tylko wyrównała, ale i zdobyła zwycięską bramkę. A przy obu golach nasi zawodnicy powinni zachować się zdecydowanie lepiej. Katem Energii okazał się Mateusz Białek. 24-latek, który rozpoczął mecz na ławce rezerwowych, do gola po przerwie dołożył jeszcze 2. W 81 minucie z 20 metrów przelobował bramkarza, a w ostatniej minucie regulaminowego czasu gry zapewnił swojej drużynie komplet punktów. W tej sytuacji miał mnóstwo miejsca, bo nie było przed nim żadnego z obrońców i na raty umieścił futbolówkę w siatce. Po tych ciosach nasi piłkarze nie mieli już prawa się podnieść i tego nie zrobili. W doliczonym czasie gry rozmiary porażki mógł zwiększyć jeszcze Filip Jadacki, ale jego uderzenie obronił Różański. Do samego końca było bardzo nerwowo. Sędzia wyrzucił na trybuny trenera gości Macieja Śliwowskiego, a żółtą kartką upomniał trenera bramkarzy Roberta Stawierskiego. Energia po niesamowitym spotkaniu przegrała z Mszczonowianką 4-5. Gospodarze prowadzili już 3-1 i 4-3, a mimo to po raz 7 w tym sezonie przegrali przed własną publicznością. Ponad 4 bramki na mecz. Taką skuteczność zaprezentowali piłkarze czwartej ligi w 20 serii spotkań. Najwięcej goli obejrzeli kibice w Kozienicach, gdzie po niezwykle ciekawym i emocjonującym spotkaniu miejscowa Energia przegrała z Mszczonowianką 4-5. Dużo działo się także w rywalizacji Błonianki z Mazurem. Goście już po kwadransie prowadzili 2-0, lecz przegrali 2-4. Błonianka wszystkie bramki zdobyła po przerwie w odstępie 22 minut. Takim samym wynikiem zakończył się również mecz w Grodzisku Mazowieckim. Prowadząca w tabeli Pogoń pokonała trzeci zespół ligi Oskara Przysucha. Komplet punktów wywalczyła również Pilica. Białobrzeżanie wygrali w Uninie z Orłem 2-0. Po 3 porażkach z rzędu rzutem na taśmę wygrał drugi zespół Radomiaka. Zieloni po golu w doliczonym czasie gry pokonali KS Raszyn 2-1. Wilga, która także przegrała 3 poprzednie spotkania, tym razem zremisowała u siebie ze Spartą Jazgarzew 1-1. Zaskakujący wynik w Złotokłosie. Perła po serii 19 porażek zdobyła pierwszy punkt w sezonie. Gospodarze zremisowali ze świetnie spisującym się dotąd wiosną z Niczem 2-2. Pruszkowianie do 87 minuty prowadzili 2-0 i nie wykorzystali rzutu karnego. Niespodzianki nie było w Falencicach. Walczący o utrzymanie LKS Promna przegrał z MKS-em Piaseczno 0-2. W górnej części tabeli niewielkie zmiany. W fotelu lidera pewnie zasiada Pogoń, 54 punkty. Po 10 oczek tracą do niej Błonianka i Pilica. 4 kolejne zespoły, czyli Oskar, Mszczonowianka, MKS i Mazur, mogą być raczej spokojne o ligowy byt. Za to coraz ciaśniej robi się w dolnej połowie tabeli. Energia, która mimo trzeciej z rzędu porażki utrzymała 8 miejsce, ma tylko 3 punkty przewagi nad 13 zespołem Spartą Jazgarzew. A między nimi są jeszcze Wilga, Radomiak, Znicz i Raszyn. Zakładając, że ligę opuszczą tylko 3 zespoły, co nie jest pewne i zależeć będzie od tego, czy pierwszy zespół awansuje i kto spadnie z trzeciej ligi, sytuacja naszej drużyny nie wygląda jeszcze tak źle. Większą stratę mają Orzeł i Promna, nie wspominając już o Perle Złotokłos. W niższych klasach rozgrywkowych piłkarze rezerw Energii poszli w ślad za pierwszym składem i również przyjęli 5 bramek. Megawatt Świerże Górne pobił niechlubny rekord i przegrał 1-13. Kampon Liga Okręgowa to 20. kolejka spotkań. Lider Proch Pionki pokonał gładko Legion Głowaczów 3-0. Mazowsze wytężyło Centrum Radom 3-2, a Orzeł Wiedlica niespodziewanie wygrał dotychczasowym wiceliderem Warką 2-1. Powiślanka pokonała Jodłem 5-2, a Szydłowianka bez problemów wygrała z Potworowem 3-0. Zamówienie Radom odprawiło Skaryszewiankę z bagażem 5 bramek, a Nowe Miasto wygrało z Zawisą 3-0. Jedyne zwycięstwo dla gości odniósł Gryf Policzna, pokonując Iłżankę 4-0. W tabeli Proch Pionki ma już 7 punktów przewagi nad Mazowszem Grójec i Warką. Ścisk na dole. O utrzymanie walczą Potworów 17 punktów, Legion Głowaczów 16,
i Skarżewianka 15 punktów. Klasa A. W dalszym ciągu słabo spisują się rezerwy energii, które doznały porażki na własnym obiekcie z akcją Jastrzębia 2-5. Bramki dla Kozieńczan zdobyli Bartłomiej Książek i Daniel Pietrasik. Niespodzianka w Zwoleniu, gdzie wicelider Zwolenianka przegrał z Plonem Garbatka 1-4. Niespodziankę sprawiła Iskra Gust, zremisując u siebie z liderem Królewskimi 1-1. I taki sam rezultat w spotkaniu Chomentowa z Zorzą Kowala. Gratiaczów rozbiła Gryfię Mirów 5-0, a rekordy bije Megawatt Świerżegórne, który przegrał z Iłżą aż 1-13. W ostatnim spotkaniu podział punktów Magnuszew zremisował z Rudą Wielką 2-2. Na czele w dalszym ciągu Królewscy 43 punkty, 3 punkty mniej zgromadziła Zwolenianka. Zespół Energii na 7 miejscu, 33 oczka na koncie, a tuż za nim Plon Garbatka 31 punktów. Na dole tabeli Ruda Wielka 13 punktów, Magnuszew 11 i Megawatt zaledwie z 3-punktowym dorobkiem. Klasa B to 18 kolejka. Sensacja w Makowie, gdzie tamtejszy klub sportowy pokonał lidera Legion Suskowola 3-0. Wicelider Ruszkowia odniósł wyjazdowe zwycięstwo nad klubem sportowym Jastrząb. Na wyjeździe wygrał również Hubal Chlewiska, pokonując Zajezierze 2-1. Remis w spotkaniu Krępianki ze Stanisławicami, a wynik 1-1. Dalecice przegrały u siebie z Wisłą Chodcza 1-6, a w ostatnim meczu wideo pokonało Postęp Łaziska 2-0. Tabeli na czele Legion 45 punktów, ale tyle samo oczek zgromadziła Ruszkowia, mając do rozegrania jedno spotkanie więcej. Na trzecim miejscu są Stanisławice, 37 punktów na koncie, a na dole 11 miejsce zajmuje Zajezierze, 10 punktów, a dwie ostatnie pozycje zajmują Zalesice i Łaziska z 4-punktowym dorobkiem. Młodzi zawodnicy Energii Kozienice również rozegrali swoje spotkania. Jak się zaprezentowali? Zapraszam na materiał. Trzecie spotkanie w rundzie wiosennej rozegrali w sobotę juniorzy Młodsi Energii. Na boisku przy szkole podstawowej nr 2 podejmowali Znicz Pruszków. Kozieńczanie, prowadzeni przez Artura Gugałę, po dwóch wygranych byli liderem tabeli pierwszej ligi wojewódzkiej. I wydawali się także faworytem spotkania, tym bardziej, że jesienią wygrali u siebie ze Zniczem 1-0. O kolejny komplet punktów mieli powalczyć w bramce Maksymilian Jasik, w obronie Bartłomiej Maciąg, Łukasz Wójcicki, Damian Adamczyk, kapitan zespołu oraz Sebastian Orzechowski. W pomocy zagrali Filip Maciąg, Krzysztof Walisiewicz, Hubert Puzianowski i Wiktor Wasiński. Przed nimi Michał Czerwiński i Oskar Wróblewski. Na ławce rezerwowych pozostali Jakub Włodarczyk, Michał Król, Jakub Słyk i Damian Połosa. Gospodarze od pierwszych minut mieli przewagę w posiadaniu piłki i to oni najczęściej prowadzili grę. Brakowało jednak odrobiny dokładności. O ile w obronie Kozieńczanie grali uważnie i nie popełniali błędów, to problem pojawiał się po przekroczeniu środkowej linii boiska. Zdecydowanie za mało było dokładnych podań w kierunku napastników, a najgroźniejsze sytuacje Energia stwarzała po stałych fragmentach gry lub akcjach skrzydłami. Już w trzeciej minucie po dośrodkowaniu z narożnika boiska Walisiewicza głową uderzał Puzianowski, ale dobrą interwencją popisał się Kasjan Wrotniewski. Bliscy zdobycia bramki gospodarze byli także w 32 minucie. Tym razem Walisiewicz zagrał po ziemi z rzutu wolnego, a w gąszczu zawodników Adamczyk zdołał oddać strzał, lecz zbyt lekki, by zaskoczyć bramkarza. Goście sporadycznie zagrażali naszej bramce. Poza kilkoma wrzutkami w pole karne, czy próbami prostopadłych podań w kierunku osamotnionego z przodu Jakuba Nowackiego, niewiele działo się pod bramką Energii. Pierwszy i jedyny przed przerwą strzał Znicz oddał dopiero w 37 minucie. Dość kąśliwe uderzenie z dystansu obronił Jasik. Pierwsza połowa nie przyniosła bramek. Po zmianie stron obraz gry znacząco się nie zmienił. Nadal lepiej prezentował się zespół trenera Gugały, lecz nie miało to przełożenia na wynik. Kozieńczanie nie wykorzystali żadnej ze stworzonych sytuacji.
Nie popełnili także żadnego błędu w defensywie, więc i drugie 45 minut zakończyło się bez bramek. Mimo remisu Energia utrzymała prowadzenie w tabeli. Kozieńczanie mają na koncie 7 punktów i o 1 wyprzedzają Legion Warszawa. Pozostałe młodzieżowe zespoły Energii grały ze zmiennym szczęściem. Trampkarze z rocznika 2005 zremisowali na wyjeździe z Gryfem Policzna 2-2. Bramki dla naszego zespołu zdobyli Sebastian Chojecki z rzutu karnego oraz Patryk Pułkowski. Młodzicy prowadzeni przez Pawła Rajna przegrali na wyjeździe z liderem tabeli juniorem Radom 1-4. Honorową bramkę zdobył Tomasz Szczepaniak i był to pierwszy gol stracony w rozgrywkach przez radomski zespół. Żeńska drużyna Energii grająca w drugiej lidze trampkarzy przegrała u siebie z Warką 0-3. Jak zwykle najwięcej bramek padało w meczach Orlików. W pierwszej lidze radomskiej zespół Rafała Bartosiewicza wygrał u siebie z Bronią 4-1. Dwa razy do siatki trafił Filip Wziątek, a po jednym golu strzelili Kacper Pawlak i Miłosz Wasiński. Kozieńczanie mają na koncie komplet punktów. Druga drużyna z rocznika 2008 przegrała z Radomiakiem 2-10. Bramki dla Energii zdobyli Piotr Miłosz i Mateusz Świątek. Bardzo emocjonujący był mecz najmłodszych Orlików. Zawodnicy Piotra Gorlewskiego wygrali w Radomiu z Radomiakiem 7-6, choć gospodarze prowadzili już 5-1. Po dwie bramki zdobyli Max Gorlewski i Błażej Maciąg, a po jednej Filip Szczepanik, Kacper Okrój i Filip Szewc. Ironman z Kozienic. Jarosław Gontarz za pomocą jednego z portali internetowych rozpoczął zbiórkę pieniędzy, która ma pomóc mu w zrealizowaniu swojego marzenia – wyjazdu do Szkocji na jedne z najtrudniejszych zawodów triatlonowych na świecie. Zapraszam na materiał. Cześć, witam. Mam na imię Jarek, mam 42 lata. Od 5 lat jako amator triatlonista codziennie podejmuję walkę z nowymi wyzwaniami, nowymi celami. Jak informowaliśmy już naszych widzów, kozieńczanin Jarosław Gontarz w czerwcu wystartuje w zawodach Celtman, jednym z najtrudniejszych na świecie triatlonów na dystansie Ironman. 3,4 km pływania w zimnych wodach Atlantyku, 202 km na rowerze z podjazdami o łącznej sumie przewyższeń 2000 m oraz 42 km morderczego biegu w szkockich górach wraz ze zdobyciem dwóch szczytów o wysokości 1000 m. Przed nim ogromne wyzwanie. Jednak by mógł spełnić swoje marzenie, potrzebne jest wsparcie finansowe. Od 10 kwietnia na stronie polakpotrafi.pl ruszył projekt pod nazwą Celtman Extreme Scottish Triathlon, gdzie można wesprzeć start Jarka Gontarza i jego zespołu. Każdy dzień przybliża mnie do najważniejszego startu w mojej karierze amatora triatlonisty i bardzo zależy mi, żeby każdy z Was mógł stać się częścią tego teamu, tej wyprawy i tego projektu. Start w Szkocji wiąże się z dużymi wydatkami. Bilety na przelot, wynajęcie kampera, paliwo, odżywki. Zawodnik i jego ekipa spędzą w Szkocji ponad tydzień. Potrzebna kwota to 10 tysięcy złotych. Liczy się każda suma. Za wpłatę powyżej 20 zł czekają nagrody. Od magnesu na lodówkę z jedynego sklepu na północy Szkocji po oryginalną koszulkę z zawodów Celtman. Pieniądze można wpłacać do 3 czerwca. Więcej informacji o projekcie i samym zawodniku na stronie polakpotrafi.pl. Kozieńczanie również lubią biegać. Co tydzień w piątek o 18.30 pokaźna grupa mieszkańców naszej gminy spotyka się wspólnie na stadionie przy Sportowej i razem oddają się swojej pasji. Więcej o akcji w materiale Rafała Koczyka. Spotykają się w każdy piątek o godzinie 18.30 na stadionie miejskim w Kozienicach, by przez około godzinę oddawać się wspólnej pasji, jaką jest bieganie. W Kozienicach od blisko roku prowadzone są bezpłatne zajęcia w ramach akcji Biegam, bo lubię. Nie chodzi tu o rywalizację i bicie żadnych rekordów, no chyba że frekwencji. Każde piątkowe spotkanie przebiega w bardzo radosnej i spontanicznej atmosferze. Przychodzimy, truchtamy sobie, kto może biegać szybciej, to biega szybciej. Niektórzy początkujący po prostu żywy marsz przeplatany jakimś truchtem. Myślę, że wiele osób poprawiło swoją wydolność. Biegają z najprzeróżniejszych powodów. By zrzucić zbędne kilogramy, by poprawić kondycję, by przygotować się do startu w innych biegach, czy po prostu, żeby się odstresować, bo coś ich denerwuje. Motywacja nie ma znaczenia i każdy powód, by przyjść i pobiegać, jest dobry. Wiek, jak widać, nie gra roli. Kondycja, no to wiadomo, że nie startujemy od razu, nie zdobywamy od razu wysokich gór, tylko najpierw te mniejsze, pomalutku, stopniowo. Bardzo dużo osób się w tej chwili
zaczęło biegać już po zawodach. Zajęcia w piątek 12 kwietnia miały wyjątkowy, uroczysty charakter. Był tort, życzenia i upominki dla tych, którzy w ciągu minionego roku byli najbardziej systematyczni. A takich osób, które regularnie, niemal w każdy piątek uczestniczą w zajęciach, jest blisko 20. Są w tym gronie także ultramaratończycy. Krzysztof Cieślak i Szymon Podsiadły w listopadzie ubiegłego roku przebiegli 100 km dla uczczenia niepodległości Polski. Uczestnicy podziękowali także dyrektorowi Kozieńskiego Centrum Rekreacji i Sportu. To właśnie Marcin Zmitrowicz wyszedł z inicjatywą zorganizowania zajęć BBL w Kozienicach. A stadion przy ulicy Sportowej zawsze jest otwarty dla miłośników biegania. Jesteśmy otwarci, mamy dużo propozycji. Najważniejsze to obiekty, z których można korzystać i z których korzystają mieszkańcy ziemi kozienickiej, że tak powiem, przez cały dzień. A ten impreza Biegam, bo lubię, myślę, że to jest nasza też sztandarowa, która tutaj obok morsowania, które też jest spontaniczną, ale też wspieramy imprezą. Ma coraz więcej chętnych i fajnie się rozwija. Dyrektor nie przeszedł tylko na część oficjalną i jak na człowieka sportu przystało, dał dobry przykład i biegał razem z pozostałymi. Zawsze staram się być uczestnikiem wszystkiego, jeżeli tylko mogę, jeżeli są biegi, bieg króla czy triatlon, biorę w nich udział. A dzisiaj przy okazji, jak już jestem, to nie zmarnuję czasu i biegam razem ze wszystkimi. Zajęcia Biegam, bo lubię są akcją ogólnopolską. Odbywają się na bieżniach blisko 100 stadionów w całym kraju i mają już 10-letnią tradycję. Kozienice do tego grona dołączyły stosunkowo niedawno. Pierwsze zajęcia odbyły się 11 maja ubiegłego roku. Od początku prowadzą je Anna Sobota i Henryk Motyka, a z czasem dołączył do nich Krzysztof Kaczkowski. Ku zaskoczeniu nawet samych prowadzących, akcja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Bardzo ciekawe były początki, bo ja bardzo niechętnie się wpisywałem na to. Ania jeszcze jak powiedziała, że jak będzie 10 osób, to będzie to trwało. I jestem mile zaskoczony, bo w tej chwili to są od dwójki najmniej przychodzi ponad 20-30 osób. Także zapraszamy wszystkich chętnych. Ponadto zachęcam również chodzących z kijkami. Możemy tutaj na stadionie udzielić bezpłatnie instruktażu odnośnie techniki chodzenia z kijkami. Także zapraszam i nordikowców, i biegaczy. Frekwencja na zajęciach BBL w Kozienicach stale rośnie. W ostatni piątek biegało aż 45 osób. Nasze miasto jest pod tym względem w krajowej czołówce. W klasyfikacji tutaj ogólnopolskiej imprez Biegam, bo lubię, zajęliśmy Kozienice 5. miejsce za takimi tuzami jak Warszawa, Rzeszów i inne duże miasta. Także gratuluję wszystkim uczestnikom i instruktorom, którzy taką rzecz osiągnęli. I choć oficjalnie sezon w Biegam, bo lubię trwa od kwietnia do listopada, w Kozienicach biegacze nie zrobili sobie przerwy. Jak w listopadzie to miało się skończyć, powiedzieli, że nie przyjmujemy do wiadomości, biegamy dalej. Dyrektor bardzo chętnie podjął inicjatywę i dwoje tutaj młodych ludzi prowadziło przez całą zimę. Także to dla nas jest w sumie trzeci sezon, tak, jeżeli tak byśmy liczyli. Organizatorzy i uczestnicy zajęć Biegam, bo lubię zapraszają na kolejne treningi. Przypominamy, każdy piątek, godzina 18:30, stadion przy ulicy Sportowej w Kozienicach. Warto przyjść i poruszać się w bardzo sympatycznej atmosferze. Tenis stołowy. Zawodnicy trzecioligowego KTS-u odnieśli zaskakujące zwycięstwo z reprezentantami Płocka. Niestety, trzeciej drużynie nie poszło już tak dobrze. Przez ostatni mecz we własnej hali rozegrali trzecioligowi tenisiści KTS-u. Rywalem naszego zespołu był nadwiślanin Płock, mający ciągle szansę na grę w barażach o drugą ligę. I to goście wydawali się być faworytem tego pojedynku. Tym bardziej, że przyjechali ze swoimi asami, 47-letnim Sebastianem Kopackim, który do tej pory w 33 pojedynkach przegrał zaledwie 2 razy, i o rok młodszym Michałem Lewandowskim, mającym na koncie 7 porażek. Ponadto w składzie znaleźli się Dariusz Pietrzak i Krzysztof Niedzielak. Kozienicanie, dla których był to mecz o przysłowiową pietruszkę, potraktowali go również bardzo poważnie. Drużynie gospodarzy zabrakło tym razem Tomasza Tamioły, którego zastąpił ojciec Grzegorz, i Jakuba Cabana, za którego zagrał Jan Molenda. A skład uzupełnili Piotr Łyjak i Mariusz Kuryłek. Początek meczu wręcz wymarzony. Molenda bez problemów ograł Lewandowskiego 3-0, a Kuryłek 3-1 Niedzielaka. Najwięcej emocji dostarczył jednak mecz Łyjaka i Kopackiego.
Piotrek po wygraniu dwóch pierwszych setów, trzeciego praktycznie oddał bez walki, ale to najciekawsze było dopiero przed nami. Dwie ostatnie partie stały na drugoligowym poziomie, a sytuacja zmieniała się jak w kalejdoskopie. Czwarty set na przewagi wygrał Rutyniarz Kopacki, wyrównując stan pojedynku na 2-2. Tiebreak to istny horror. Żaden z zawodników nie mógł odskoczyć na więcej niż 2 punkty. Ostatecznie Wyjak, demonstrując wyborną formę, pokonał rywala 15-13, tym samym przerywając jego świetną pasę 19 spotkań bez porażki. Ciekawostka, ten pojedynek trwał 46 minut. Bliski zwycięzca w tej serii był też Tamioła, który przegrał z Pietrzakiem 2-3, ale jak stwierdził po meczu, nie umiejętnościami, ale głową. Gry deblowe przyniosły 2 porażki, a szczególnie boli przegrana Molendy i Tamioły 2-3. Wprawdzie po kapitalnym pojedynku, ale liczyliśmy na sukces naszych deblistów. W meczu był zatem wynik 3-3 i niejako zaczynaliśmy go od nowa. Na szczęście przegrane w deblach nie załamały naszych zawodników, a wręcz przeciwnie, zmobilizowały do jeszcze lepszej i skuteczniejszej gry, wyzwalając w nich sportową złość. Po 2 kolejne pojedynki wygrali świetnie dysponowani tego dnia Łyjak i Molenda, a 1 Tamioła i zwycięstwo 8-5 stało się faktem. Trzeba przyznać, że było całkowicie zasłużone. Porażka znacznie skomplikowała sytuację rywali, którzy praktycznie stracili szansę na walkę gry w baraszach o 2. ligę. Nasze zwycięstwo wprawdzie nie poprawiło pozycji w tabeli, ale takie mecze z wielką przyjemnością się ogląda i tylko szkoda, że obserwowała go garstka widzów. Pozostałe mecze Orła Siedliń z Kabatami i Politechniki Warszawskiej ze Spójnią rozegrane zostaną w późniejszym terminie. Na czele w dalszym ciągu Orzeł 26 punktów, a 4 punkty wyprzedza Kabaty. Na 3. miejscu jest Nadwiślanin Płock, 4. Politechnika Warszawska, 5. i 6. miejsce z dorobkiem 15-punktowym zajmują Spójnia Warszawa i KTS Kozienice. Piąta liga. 3. zespół Kozienic w spotkaniu wyjazdowym doznał porażki z Górą Kalwaria 6-8. 3 punkty zdobył Jakub Hołuń, 2 Roman Gołębiowski, a 1 Tomasz Ziętkowski. W tym spotkaniu nie wystąpił nasz najlepiej punktujący zawodnik Michał Bartoszuk. W innych meczach zwycięstwa gości. Grzybowy Raj wygrał 9-1 z Pogonią Siedlce, a Kowala z Wiktorią Jedlińsk 8-2. W tabeli niemal wszystko jasne. Pierwsze miejsce zajmuje Lux Kowala 30 punktów, na 2. miejscu jest Naprzód punktów 26. Zespół Kozienic na miejscu 5. w 15 spotkaniach zgromadził 15 punktów, a dla naszym zespołem Budowlani z punktów 14. Czas na siatkówkę. Mamy dla Państwa 2 materiały związane z tą dyscypliną sportu. Zaczniemy od relacji z turnieju zorganizowanego przez KKS Kozienice, który został zdominowany przez młode kozieniczanki. Następnie wyniki 6. i 7. rundy rozgrywek amatorskiej ligi piłki siatkowej przedstawi Rafał Koczyk. 4 zespoły młodych siatkarek rywalizowały w sobotę w turnieju zorganizowanym przez KKS Kozienice. Rywalkami gospodyń były kadetki Radomki Radom i Bety Pionki. Grano systemem każdy z każdym na 2 boiskach równolegle, a spotkania trwały 3 sety. Za wygraną 3-0 drużyna otrzymywała 3 punkty, a przy wyniku 2-1 były one dzielone między oba zespoły. Kozieńczanki prowadzone przez Janusza Rdutowskiego rozpoczęły od 2 wygranych, pokonując kolejno 2. drużynę Radomki 2-1 i Bety Pionki także 2-1. W ostatnim meczu turnieju, którego fragmenty oglądamy, zmierzyły się z 1. zespołem z Radomia. Do dyspozycji nasz szkoleniowiec miał 8 siatkarek. W barwach KKS-u zagrały Maja Kosik, Wiktoria Miklińska, Ola Rybowska, Ola Nowakowska, Monika Wójcik, Dominika Cieślak, Kasia Tyśkiewicz oraz na libero Patrycja Żak. W większości to zawodniczki z rocznika 2002, choć były także młodsze. Kontuzja z udziału w turnieju wyeliminowała Maję Wójcik. Gospodynie bardzo dobrze rozpoczęły spotkanie. W 1. secie rozbiły rywalki do 11, a kluczem do wygrania była zagrywka. Tym elementem punktowała niemal każda z zawodniczek KKS-u, która pojawiła się w polu serwisowym.
Gorzej nasz zespół rozpoczął drugą odsłonę, przegrywając cztery pierwsze akcje. Później wszystko wróciło jednak do normy i podopieczne trenera Ardutowskiego nie tylko odrobiły straty, ale odskoczyły na kilka punktów. Po dość wyrównanej końcówce wygrały do 23. Zwycięstwo w meczu miały już zapewnione, ale by wygrać cały turniej, nie mogły pozwolić sobie na porażkę w ostatniej partii. Bowiem w toczonym równolegle meczu drugi zespół Radomki zmierzał po pewną wygraną za 3 punkty z Betą Pionki. Więc wygrana KKS-u tylko 2-1 oznaczałaby, że Kozieńczanki mimo kompletu zwycięstw zajęłyby dopiero drugie miejsce. Mimo problemów na początku seta nasze siatkarki stanęły na wysokości zadania, wygrywając do 19 i kończąc rywalizację na pierwszym miejscu. Drugą lokatę zajęła Radomka 2, trzecia była Beta Pionki, a na czwartym miejscu uplasował się pierwszy zespół z Radomia. Sędziowie Marek Żelczak i Krzysztof Łuczyński wybrali najlepsze zawodniczki w każdym zespole. W ekipie KKS-u wyróżniana została libero Patrycja Żak. W drużynie z Pionek Oliwia Skrzek, a w Radomce Martyna Puton i Zuzanna Zielińska. Dwie kolejki rozegrali siatkarze amatorzy. W szóstej serii spotkań mundurowi wygrali w dwóch odsłonach do 19-9 z Juzio Carrent. San Escobar pokonali także 2-0 Bocian Team do 16-23. Wyrównany był tylko mecz dwóch ostatnich zespołów tabeli. Kadeci KKS-u wygrali po tiebreaku z CSL Kozienice. Piąte zwycięstwo odnieśli obrońcy tytułu. Siatkarze Bako pokonali 2-0 drużynę Robsona. Jeszcze bardziej jednostronny przebieg miały poniedziałkowe spotkania siódmej kolejki. Bako rozbiło kadetów do 9-19. San Escobar ograli CSL Kozienice do 14-11. Mundurowi nie oddali seta Bocian Team, triumfując do 13-14, a lider tabeli Lotnisko Dęblin pokonali Juzio Carrent do 10-18. W tabeli niemal wszystko jest już jasne. Na dwie kolejki przed końcem rundy zasadniczej prowadzi Lotnisko Dęblin. Komplet punktów i bez straconego seta. Jedną porażkę mają na koncie Bako i San Escobar. Pewni gry w fazie playoff są także Mundurowi i Bocian Team. O 3 pozostałe miejsca w ćwierćfinale walczą 4 zespoły. W najgorszej sytuacji jest CSL Kozienice, komplet porażek na koncie. Ósmą kolejkę zespoły rozegrają w piątek 26 kwietnia. W pierwszych spotkaniach o godzinie 18 zmierzą się Bocian Team i Lotnisko Dęblin oraz CSL Kozienice z Mundurowymi. Następnie mecze Bako z San Escobar, czyli rywalizacja o drugie miejsce w tabeli, oraz spotkanie drużyny Robsona z kadetami KKS-u. Piąte miejsce drużynowo i kilka medali indywidualnych zdobyli nasi reprezentanci podczas Mistrzostw Polski w biegach górskich. O sukcesie zawodników klubu Olimp materiał przygotował Stanisław Kacperek. 13 kwietnia w Ustrzykach Dolnych odbyły się górskie Mistrzostwa Polski w stylu anglosaskim, na których zawodnicy uczniowskiego klubu sportowego Olimp walczyli 5 medali, w tym 1 złoty. Mistrzem Polski w biegu na 5000 metrów w kategorii juniorów młodszych został Jakub Strzelczyk, uczeń PSP w Głowaczowie. Z tej samej szkoły srebrny medal w kategorii dzieci starszych na dystansie 1 km walczyła Aleksandra Strzelczyk, siostra Jakuba. Srebrny medal w kategorii młodzików na dystansie około 3 km walczył Malcer Seremak, uczeń PSP w Koźnicach, a 10 miejsce na tym dystansie zajął Bartosz Basaj. W tej samej kategorii i na tym samym dystansie w kategorii młodziczek brązowy medal zdobyła Aleksandra Sot, uczennica PSP czwórki. Na głównym dystansie tych mistrzostw 10 km brązowy medal walczyła najlepsza biegaczka w historii Kozienic, Danuta Woszczek. W klasyfikacji drużynowej UKS Olimp, mając tylko 6 zawodników, uplasował się na bardzo wysokim piątym miejscu w kraju. Dyrektor Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu oraz prezes zarządu Fundacji Trzy Kroki serdecznie zapraszają na wiosenny marsz Nordic Walking pod hasłem Dbajmy o naszą ziemię. Sobota, 27 kwietnia. Zbiórka przy pływalni Delfin w Kozienicach przy ulicy Legionów 4 o godzinie 10. Powitanie uczestników imprezy i zaproszonych gości pół godziny później. Między godziną 10.45 a 12.30 marsz na trasie Nordic Walking około 10 km. Później poczęstunek na terenie Ośrodka Rekreacji i Turystyki Kaceris, ulica Bohaterów Studzianek 30. Koordynatorem imprezy jest Mariola Będkowska. E-mail mariola.bendkowska@3kroki.org.
I to wszystko w tym wydaniu serwisu sportowego. Nim się pożegnamy, chciałbym życzyć naszym widzom spokojnych i bezpiecznych świąt oraz zachęcić do ruchu po odejściu od stołu. Do zobaczenia!